Żydzi, poganie i Kościół Boży. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 32 werset. Nie dawajcie złego przykładu Żydom, ani poganom, ani wspólnocie Bożego Kościoła. Żydzi, poganie i Kościół Boży. Ktokolwiek czyta Bożą Biblię z uwagą, nie może nie zauważyć, że ponad połowa jej treści odnosi się do jednego narodu, Izraelitów. Mają oni odrębne miejsce w postępowaniu i planach Bożych, odrodzeni, oddzieleni, wyodrębnieni, nie odrodzeni, tylko wyodrębnieni od masy ludzkości. Zostali objęci przymierzem z Jahwe, który dał im szczególne miejsce, szczególne obietnice, nie dane żadnemu innemu narodowi. Tylko ich historia jest opowiedziana w narracji i proroctwach Starego Testamentu. Inne narody są wspomniane jako tło, tylko wtedy, gdy dotyczą Żydów. Wszystkie komunikaty Jahwe dla Izraela jako narodu odnoszą się do ziemi. Jeśli naród ten będzie wierny i posłuszny, obiecana mu jest ziemska wielkość, bogactwo i władza. Jeśli będzie niewierny i nieposłuszny, zostanie rozproszony między wszystkie narody. Między wszystkie narody ziemi od jednego końca jej aż do drugiego. Tak mówi przecież Słowo Boże w 5 Mojżeszowej 28:64. Nawet obietnica Mesjasza mówi o błogosławieństwie dla wszystkich rodzin ziemi. Czytelnik Biblii znajduje w Piśmie Świętym również wzmianki o innym odrębnym ciele, które nazywa się Kościołem. To ciało również ma osobliwą relację z Bogiem i podobnie jak Izrael otrzymało od Niego szczególne obietnice. Jednak podobieństwo na tym się kończy, a zaczynają się najbardziej uderzające kontrasty. Zamiast być utworzonym z samych tylko naturalnych potomków Abrahama, jest to ciało, kościół, w którym zniknęło rozróżnienie między Żydem a poganinem. Zamiast relacji wynikającej z przymierza, jest to relacja wynikająca z miłości do narodzonego z Ducha Świętego Dziecka Bożego. Zamiast posłuszeństwa przynoszącego nagrodę w postaci ziemskiej wielkości i bogactwa, Kościół jest nauczany, aby zadowalał się wyżywieniem i odzieżą oraz aby spodziewał się prześladowań i nienawiści. Izrael jest połączony z doczesnymi i ziemskimi rzeczami, a Kościół jest połączony z duchowymi i niebiańskimi rzeczami. Nie dawajcie złego przykładu Żydom, ani poganom, ani wspólnocie Bożego Kościoła. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 32 werset. Dalej, rozróżniając Żydów, pogan i Kościół Boży, musimy zauważyć, że Pismo Święte pokazuje, że ani Izrael, ani Kościół nie były wieczne, nie istniały zawsze. Miały początek, miał Izrael początek. Początek Izraela znajduje się w powołaniu Abrahama. Narodziny Kościoła zapowiedział słowami: na tej opoce zbuduję Kościół mój. Mateusza 16, rozdział 18, werset. Pan Jezus Chrystus, gdy jeszcze chodził w ciele po ziemi, to właśnie zapowiedział: na tej opoce zbuduję Kościół mój. Czytelnik Biblii
Czyta też w liście do Efezjan, 3 rozdział 5 do 10 wersetu, że Kościół nie jest ani razu wspomniany w proroctwach Starego Testamentu, ale był w tamtych czasach tajemnicą ukrytą w Bogu. W Piśmie Świętym narodziny Kościoła są opisane w Dziejach Apostolskich 2 rozdział, a zakończenie jego pobytu na ziemi w 1 liście do Tesaloniczan 4 rozdział, gdy 7 lat przed rozpoczęciem Nowego Przymierza zostanie zabrany do nieba w pochwyceniu zapowiedzianym w Ewangelii według Jana. 14 rozdział i wersety od 1 do 3. Czytając Biblię, znajdujemy również w biblijnym podziale rodzaju ludzkiego inną klasę, rzadko wspominaną, a odróżniającą się pod każdym względem od Izraela czy Kościoła – pogan. Porównywalna pozycja Żyda, poganina i Kościoła może być krótko przedstawiona w takich miejscach ze Słowa Bożego jak Żyd, Ewangelia Jana 4, rozdział 22, werset, Rzymian 3, rozdział 1 i 2, werset oraz 9, rozdział 4 i 5, werset. Jeśli chodzi o poganina, to mamy to w Efezjan 2:11-12, w 4 rozdziale Efezjan 17-18, w Ewangelii Marka 7 rozdział 27-28. Kościół też jest opisany w Piśmie Świętym i to wtedy są takie miejsca jak Efezjan 1 rozdział 22-23 oraz Efezjan 5 rozdział 29-33 i 1 Piotra 2-9. Porównując więc to, co jest powiedziane w Piśmie Świętym na temat Izraela i Kościoła, czytelnik Biblii stwierdza, że w pochodzeniu, powołaniu, obietnicy, oddawaniu czci Bogu, zasadach postępowania i przyszłym przeznaczeniu wszystko jest między nimi inne. Oczywiście nie oznacza to, że pobożny Żyd nie pójdzie w chwili śmierci do nieba, jeśli był wierzący. Różnica polega na tym, że zachętą do pobożności w jego przypadku były ziemskie błogosławieństwa, a nie niebieskie. Ani Żyd, ani poganin nie mogą być zbawieni inaczej jak przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, dzięki której obaj rodzą się na nowo, jak to mówi Ewangelia Jana 3, rozdział 3, werset i Ewangelia Jana 3, rozdział 16, werset. Wtedy zostają ochrzczeni w jedno ciało, jak mówi nam Słowo Boże w 1 Koryntian 12, rozdział 13, werset, którym jest Kościół, jak to mówi nam Efezjan 1, rozdział 22-23. W Kościele znika rozróżnienie na Żyda i poganina. 1 list do Koryntian, 10 rozdział, 32 werset. Nie dawajcie złego przykładu Żydom, ani poganom, ani wspólnocie Kościoła Bożego.